Cyprian Kamil Norwid. Najważniejsze wydarzenia, biografia. Cyprian Kamil Norwid to jedna z tych postaci niedocenianych za życia, których los naprawdę w czasie ich życia był bardzo zły, ale dopiero po śmierci udało im się pokazać, no niestety oni tego nie dożyli, że to, co tworzyli, to, co dało im stworzyć, okazało się czymś wielkim, dopiero wówczas odkryto ich talent. Norwid był poetą, pisarzem, filozofem, malarzem, rzeźbiarzem. Urodził się 24 września 1821 roku w Laskowie Głuchach. Zmarł natomiast 23 maja 1883 roku w Paryżu. Jego nauka była często przerywana i większość rzeczy, tych, które później wykorzystywał, czy to w malarstwie, czy też jako pisarz, musiał nauczyć się sam. W 1842 roku wyjechał do Drezna, następnie do Włoch, później udał się do Berlina w 1846 roku. Tam zostaje aresztowany, a w czasie pobytu w więzieniu, chociaż był on krótki, rozpoczęły się problemy ze zdrowiem. Uwolniono go, ale musiał wyjechać. Jeszcze w 1846 roku trafia do Brukseli, następnie do Rzymu. I dalej podróżuje. W 1849 roku trafia do Paryża, gdzie tak jak we wcześniejszych odwiedzanych miejscach spotyka wielkich twórców, wielkich Polaków. Chopin, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. Niestety dla niego jego dzieła nie są tak uwielbiane, nie są tak hołubione jak dzieła właśnie wspomnianych twórców. No i nawet ci mniejsi niż ci wymienieni byli bardziej doceniani niż on. Oczywiście ciągłe problemy finansowe, ciągłe problemy zdrowotne. Do tego szereg zawodów miłosnych nie pomagały mu w karierze. Nawet pobyt w Stanach Zjednoczonych w 1853-1854 roku nie pomógł ani poprawić jego sytuacji finansowej, ani kondycji zdrowotnej. I w 1854 roku wraca do Paryża. I choć wówczas udaje mu się wydać kilka utworów, jego sytuacja staje się coraz gorsza. Zwłaszcza zdrowotna. Powoli traci słuch, wzrok, do tego choruje na gruźlicę. W końcu trafia do domu świętego Kazimierza, gdzie umarł w zapomnieniu, w biedzie 23 maja 1883 roku. Niestety, ale mu ówcześni w ogóle nie rozumieli jego twórczości. Do tego część jego twórczości bezpowrotnie przepadła po jego śmierci, po prostu została jako bezużyteczna, zniszczona. Tu oczywiście można by zakończyć mówienie o Cyprianie Kamilu Norwidzie, ale w rzeczywistości, chociaż dla niego życie się skończyło, to dopiero początek jego dzieł. Dopiero po wielu latach po prostu sobie nie tyle o nim przypomniano, co go odkryto, ponieważ za życia właściwie był nieznany. Do tego dochodzi głównie dzięki Zenonowi Przesnyckiemu, który odkrył oraz wydał dzieła artysty. Dopiero wówczas można powiedzieć, dopiero wtedy świat dowiedział się o Norwidzie. Pierwsze wydania to rok 1911. Następnie 1934 rok Tadeusz Pini wydaje dzieła Norwida. W latach 1936-1939 kolejne tomy są wydawane przez Zenona Przesmyckiego. I twórczość Norwida trafia na bardzo dobry grunt. Można powiedzieć, że Norwid troszkę wyprzedził o te kilkadziesiąt lat kulturę, i niestety jego dzieła nie mogły być zrozumiane. Dopiero później, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat po tym, kiedy je tworzył, były one w odpowiedni sposób rozumiane. Były one odbierane tak, jak tego chciał Norwid. Po prostu były wówczas zrozumiane. Trafiły na odpowiedni grunt. Ale oczywiście to nie koniec wydawania dzieł Norwida. W 1968 roku zostają wydane pisma wybrane przez Juliusza Wiktora Gomulickiego, a w latach 1971-1976 też przez niego 11 tomów pism wszystkich. Tu też ukazały się listy i reprodukcje plastyczne Norwida, czyli można powiedzieć takie kompendium tego, czego dokonał Norwid. Do jego najważniejszych dramatów należą Kleopatra i Cezar,
Pierścień Wielkiej Damy, Za kulisami, Noc tysięczna druga, Krakus. Do noweli to szczególnie można zaliczyć. Adleones, Bransoletka, Cywilizacja, Stygmaty. Jeśli mówimy o poematach Norwida, to Quidam, Prometition, Rzecz o wolności słowa. Pamiętajmy, że jego dzieła są dosyć trudne do zrozumienia. Nie są to raczej rzeczy zbyt proste, ale to nie są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Oczywiście dla kogoś młodego ten Norwid może być kompletnie nie do zrozumienia. Może do niego w ogóle nie przemawiać, ale wraz z wiekiem, czy też jeśli lubimy takie rzeczy, ten Norwid, tak jak wielu autorów, którzy na początku odrzucają, może być kimś bardzo, bardzo ciekawym i naprawdę warto się nim zainteresować. A kiedy nas odrzuci od jego dzieł, albo poczekajmy, albo spróbujmy czegoś innego, też tego twórcy może nam się spodoba. A jeśli nie, to po prostu może nie jest to dla nas. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, do opublikowania, do polecenia, do podzielenia się tym materiałem. Macie propozycje, o kim mówić? Zapraszam do sekcji komentarzy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.